Dzień dobry Państwu. Jak co tydzień zapraszamy do obejrzenia kolejnego programu Telewizji Żyrardowskiej. W dzisiejszym wydaniu pożegnamy honorowego obywatela Żyrardowa, świętej pamięci Włodzimierza Śliwińskiego. Opowiemy o przygotowaniach do rozpoczęcia roku szkolnego. Jak zwykle śledzimy porządki w Żyrardowie. Uczestniczyliśmy w wydarzeniach sportowej niedzieli. Sierpnia odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku świętej pamięci Włodzimierza Śliwińskiego, współtwórcę legendarnego zespołu filmowego Tor, członka Polskiej Akademii Filmowej, honorowego obywatela miasta Żyrardowa. Poznałem go jako gorliwego, lokalnego patriotę. Wspierałem jego kandydaturę na honorowego obywatela miasta, którą to godność otrzymał od władz naszego grodu. Z wzruszeniem wspominam jego zaangażowanie i troskę o wygląd miasta. Z bólem wspominam jego cierpienia, które z tym miastem były związane i które w mojej obecności podczas dosyć częstych spotkań w tym czasie wyrażał. Mam przed sobą jego książkę Dni i lata. Tu jest zdjęcie żołnierza pozbawionego nóg u stóp Napoleona. Nie przypadkiem ta fotografia znalazła się na jego książce o jego latach młodości, o wojnie, o czasach tuż po wojnie. Ta fotografia być może najbardziej wyraża zasadnicze cierpienie pana Włodzimierza, a z drugiej strony rangę jego dumy i poczucie godności własnej. On uważał, że to zdjęcie wciąż przedstawia Polskę wobec Europy, która wiele Polsce zawdzięcza, że to zdjęcie jakoś wyraża ból jego miasta, Żyrardowa, które nie może się podnieść, które zostało okaleczone przez historię, które nie może się podnieść po tych swoich ranach. Pana Włodzimierza Śliwińskiego miałem zaszczyt poznać w momencie, kiedy objąłem prezydenturę miasta Żyrardowa i wystąpiliśmy do ministra kultury z wnioskiem o to, żeby w Żyrardowie utworzyć Centrum Sztuki Filmowej i Telewizyjnej i szukaliśmy szerokiego zaplecza, szerokiej pomocy w Polsce i wtedy dzięki tak naprawdę panu profesorowi Jarosławowi Gajewskiemu udało mi się bezpośrednio poznać pana Włodzimierza Śliwińskiego, który zaangażował się w ten projekt bardzo mocno i chyba do końca swoich dni, z tego co pamiętam, z tego co mi wiadomo, korespondował zarówno z Ministerstwem Kultury, jak i z premierem w tej sprawie. Przypomnę, że on był autorem koncepcji zbudowania w Żyrardowie miasteczka filmowego. On w zasadzie sprawił, że kilkoro z nas zaczęło nagle myśleć, że to jest realne. Mi jako prezydentowi było go zaszczyt tak naprawdę poznać i kontaktować się dość często, bo angażował się, mimo tego, że przez ostatnie lata mieszkał w Warszawie, kontaktował się z nami zarówno pisemnie, jak i telefonicznie w różnych sprawach. Zapamiętam go szczególnie bliskim, bo był cały teren cmentarza, który
motywował nas bardzo, żeby ucywilizować, między innymi w tym okresie, między innymi za jego także namową Rada Miasta przychyliła się do realizacji ulic wokół cmentarza, czy Spokojnej, czy Kasztanowej, czy Konopnickiej. Z tego był bardzo zadowolony. Na pewno pan Włodzimierz Śliwiński to człowiek bardzo konkretny, bardzo dobry organizator, bo to wiemy z jego historii zawodowej, natomiast także potrafił wyrażać swoje zdanie dość ostro, w bardzo trafnych słowach, jeżeli coś mu się nie podobało. Także pisał i wielokrotnie rozmawiał ze mną na różne tematy i wymienialiśmy sobie poglądy, za to także go bardzo ceniłem, że miał swoje zdanie. Że był to człowiek niesłychanie otwartej głowy, niesłychanej wyobraźni. Powiedziałbym strateg samorządowy o widzeniu globalnym. Włodzimierz Śliwiński to także wielbiciel historii, to także człowiek, który pozostawił po sobie nie tylko różne swoje dzieła filmowe, ale także różnego rodzaju pamiątki namacalne, to znaczy różne tablice w Żyrardowie, czy w kościele farnym, czy na cmentarzu, czy także w okolicach Radziejowic. To żołnierz Armii Krajowej, który chciał tę historię zachować i pokazywać. Ta książka jest świadectwem zarówno jego troski o pamięć, świadectwem historii, z perspektywy bardzo subiektywnej, ale jednak świadectwem, i wreszcie świadectwem jego miłości do tego miasta. Niezwykłym świadectwem. Potocznie mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, natomiast to, że miałem okazję poznać pana Włodzimierza, to zaszczyt, natomiast myślę, że życie i bez takich ludzi jak pan Włodzimierz Śliwiński jest już po prostu inne. I tak zapamiętam pana Włodzimierza Śliwińskiego. Pogrążeni w smutku, towarzyszymy dziś w ostatniej ziemskiej podróży świętej pamięci Włodzimierza Śliwińskiego, honorowego obywatela miasta Żyrardowa. Środowisko filmowe zapamięta go jako jednego z najlepszych kierowników produkcji w kinematografii polskiej po 1945 roku. Współtwórcę zespołu filmowego TOR, członka założyciela Polskiej Akademii Filmowej, eksperta Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, laureata Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich za całokształt osiągnięć artystycznych. Włodzimierz Śliwiński był człowiekiem o niezłomnych zasadach moralnych. Równie mocno jak swój rodzinny Żyrardów kochał też Polskę. Był wielkim patriotą, pielęgnującym pamięć o tych, którzy podobnie jak on sam bronili ojczyzny przed okupacją hitlerowską. Był członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Dzięki jego mecenatowi na ścianie kościoła, w którym dziś się znajdujemy, zawisła plakietka Orła Białego ze znakiem Polski Walczącej. Był on również fundatorem pomnika upamiętniającego 54. rocznicę koncentracji żołnierzy podziemia w lasach wokół Żyrardowa, który w 1998 roku stanął na żyrardowskim cmentarzu. Nadany przez Radę Miasta Żyrardowa w 2008 roku tytuł honorowego obywatela miasta Żyrardowa był dla Włodzimierza Śliwińskiego nie tylko wielkim hołdem, ale przede wszystkim wielkim zobowiązaniem wobec społeczności Żyrardowa, z którą zawsze czuł się nierozerwalnie związany i nad której problemami pochylał się z wielką troską. Włodzimierz Śliwiński odszedł od nas tuż po swoich 90. urodzinach. Pogrążeni w smutku po stracie tak wspaniałego człowieka, możemy być jednak dumni,
że mieliśmy okazję Go poznać, słuchać tego, co miał do powiedzenia i korzystać z Jego mądrości i doświadczenia. Września 2015 roku wielkimi krokami zbliża się kolejny nowy rok szkolny. 1 września ponad 5 tysięcy uczniów i wychowanków rozpocznie edukację w przedszkolach i szkołach podległych miastu Żyrardów. Jest to rok szczególny, jest to kolejny rok kontynuacji obniżenia wieku szkolnego i przyjęcia 6-latków do klas pierwszych szkół podstawowych. Tak jak w całym kraju, również i w naszym mieście, część rodziców ubiegała się o odroczenie tego obowiązku. Rodziców oczywiście dzieci 6-letnich. W naszym mieście ilość dzieci, które uzyskały odroczenie spełniania obowiązku szkolnego, waha się w granicach 15%. Będzie to rok szczególny dla kadry pedagogicznej, dla rodziców, dla dyrektorów, ponieważ znacznie wzrasta ilość oddziałów i uczniów, zwłaszcza w szkołach podstawowych. Związane z tym były również wszelkiego rodzaju remonty i prace przygotowawcze, które trwały w szkołach w okresie wakacji, gdyż w większości naszych szkół trzeba było dostosować sale dydaktyczne dla potrzeb zwłaszcza klas 1-3, których będzie znacznie więcej. W Zespole Szkół Publicznych nr 2 przy ulicy Narutowicza wymieniono okna w świetlicy szkolnej, tak aby dzieci uczęszczające do niej miały ciepło i będzie w tej chwili jeszcze, ale zakończona do końca sierpnia, wymiana nawierzchni, naprawa i częściowa wymiana nawierzchni między jednym z budynków szkoły a drugim, czyli między budynkami, w których uczą się w jednym uczniowie szkoły podstawowej, a w drugim uczniowie gimnazjum. W Zespole Szkół Publicznych nr 7 przy ulicy Roosevelta wykonano remont szatni polegający na adaptacji nieużywanych dotychczas schronów na przygotowanie szatni dla klas z kolei starszych. Zwiększona liczba dzieci i młodzieży w szkole spowodowała konieczność przygotowania drugiego pomieszczenia na szatnie dla uczniów szkoły. Również w przedszkolach odbywały się pewne prace remontowe. W przedszkolu nr 6 wymieniono dużą część okien. W przedszkolu nr 9 kończy się naprawa ogrodzenia, jak również w przyszłym tygodniu będą wymieniane okna w jednej z sal dydaktycznych, ale będzie to tak robione, żeby nie zakłócało to pracy i żeby dzieci miały zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, mamy 3 rodzaje wsparcia dla rodziców znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji finansowej, choć nie tylko. Dla tych znajdujących się w trudnej sytuacji mamy jak każdego roku stypendia szkolne i zasiłki. Wnioski można składać do 15 września. Oprócz tego, podobnie jak w latach poprzednich, realizowany jest rządowy program Wyprawka Szkolna, który obejmuje rodziców uczniów klas trzecich szkół podstawowych i czwartych technikum. Tu dochód miesięczny na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 574 zł netto na osobę, aby taką pomoc uzyskać.
No i podobnie to, co zostało zapoczątkowane już w roku ubiegłym, dyrektorzy szkół w okresie wakacji składali zamówienia, wybierali podręczniki i materiały edukacyjne dla klas, na których i wszystkich uczniów w danych klasach, dla których otrzymujemy środki z tak zwanej dotacji celowej. Tym programem objęte są dzieci uczęszczające do klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej, klasy czwarte szkoły podstawowej i pierwsze gimnazjum. Każdy uczeń uczęszczający do tych klas otrzyma darmowe podręczniki i materiały edukacyjne. Szczegóły dotyczące wszelkich rodzajów pomocy na rzecz uczniów i rodziców znajdują się na głównej stronie internetowej miasta w zakładce Edukacja. Tam wszyscy rodzice mogą przeczytać, jakie warunki dotyczące dochodu muszą spełniać, co muszą zrobić i w jakich terminach, aby skorzystać ze wsparcia. Dyrektorzy szkół w tej chwili są na etapie przygotowywania projektów organizacji szkół, które w najbliższym czasie będą przedkładać do zatwierdzenia prezydentowi miasta. Nie było konieczności zwalniania nauczycieli w tym roku, wręcz przeciwnie, z racji zwiększonej ilości oddziałów były przedkładane oferty pracy dla nauczycieli. Według wiedzy, którą mam w dniu dzisiejszym od dyrektorów, wszystkie szkoły mają zapewnioną obsadę kadry pedagogicznej, wykwalifikowanej zgodnie z wymaganiami określonymi rozporządzeniem w tej sprawie. Po raz kolejny odbywa się jarmark wyrobów tradycyjnych i regionalnych. Impreza ta wejdzie już na stałe do naszego tutaj programu, naszego lokalnego targowiska. Sprawdziła się bardzo. Osoby handlujące bardzo chętnie odwiedzają Żyrardów, jak również osoby kupujące. Tu mieszkańcy Żyrardowa bardzo licznie odwiedzają to miejsce. Oferta się przyjęła. Jest mnóstwo produktów, które są niedostępne w naszych lokalnych marketach, więc cieszą się bardzo dużą popularnością. Są miody, są różne syropy, które doskonale nadają się do zdrowego odżywiania i myślę, że tutaj można dużo znaleźć. Planujemy tą imprezę już organizować cyklicznie, systematycznie, zawsze w przedostatni piątek każdego miesiąca. Żeby uatrakcyjnić jeszcze naszą tą ofertę, organizujemy tutaj zjeżdżalnie dla dzieci, jest dzisiaj nawet karuzela dla dzieci, także również impreza staje się atrakcyjna dla najmłodszych naszych mieszkańców. Na samym jarmarku tutaj jest około 30 wystawców. To nie są ludzie z najbliższej okolicy Żyrardowa, są osoby z Bydgoszczy, nawet z Nowego Targu. Także cała Polska naprawdę nas odwiedza i widzą, że warto tu przyjeżdżać, bo naprawdę jest popyt na tego typu asortymenty. Jarmark cieszy się coraz większą popularnością, coraz więcej nowych osób się do nas zgłasza.
każdy teraz szuka czegoś zdrowszego. W świecie, gdzie wszystko jest z konserwantami, to każdy szuka czegoś lepszego, czegoś zdrowszego. Jeżeli będzie na stałe wpisane tutaj w targowisko miejskie to wydarzenie, to będę odwiedzać. Przyjechał do mnie pięknie ubrany podzielony ganeczek, podzielony ganeczek. Rąż się unosi, jemnie ładnie prosi o ruciany ganeczek. Rąż się unosi, jemnie ładnie prosi o ruciany ganeczek. Ja jemu dała, choć go nie znała, on mnie ładnie dziękował. On mnie ładnie dziękował. Dziękuję Tobie, moja najmilejsza, za to mam go ja sobie. Dziękuję Tobie, moja najmilejsza, za to mam go ja sobie. Sukcesywnie są prowadzone remonty nawierzchni ulic, naprawiane dziury w jezdniach i uzupełniane asfalt nawierzchnie tam, gdzie miały miejsce inwestycje. W dzisiejszym programie jesteśmy z kamerą na ulicach Jodłowskiego i Mireckiego. W tygodniu zachęcam Państwa do obejrzenia filmu Bystry Bill. Jest to animacja. Bystry Bill to sympatyczny miś koala, niesiony tęsknotą za zaginionym ojcem, który jest podróżnikiem. Pewnego razu postanawia porzucić swoją bezpieczną przystań i wyruszyć w nieznane. Ścieżki wiodą go w odległe, dzikie australijskie bezdroża. W trakcie wyprawy miś koala spotyka grono kolorowych przyjaciół, kangura, dziobaka i zwiną jaszczurkę. Oni mają dobre serca i pomogą Billowi w poszukiwaniach ukochanego ojca. Lecz czy ostatecznie miś koala odnajdzie swojego ukochanego tatę? O tym dowiemy się oglądając ten film. Zatem serdecznie zapraszam rodziców wraz ze swoimi pociechami, ale i nie tylko. Zapraszam wszystkich na relaks z animacją Bystry Bill. Kolejny film, na który gorąco zapraszam, to dokument pod tytułem Emmy. Jest to opowieść o zmarłej w 2011 roku brytyjskiej wokalistce Amy Winehouse. Jest to historia dziewczyny obdarzonej fenomenalnym talentem, która w bardzo krótkim czasie stała się światową gwiazdą. Film jest intymnym spojrzeniem na życie i twórczość artystki, zrealizowany z nieznanych do tej pory materiałów archiwalnych, udostępnionych przez znajomych Amy Winehouse. Film ten to też swego rodzaju gorzki obraz dzisiejszych czasów, mediów, społeczeństwa, które często zafascynowane jest upadkami innych ludzi. Mimo to gorąco zachęcam do wybrania się na ten film, do wysłuchania historii, która wcale nie musiała zakończyć się tragicznie. Historii o wielkim talencie, pasji i konsekwencjach braku miłości. Letnie kino w Żyrardowie w minioną sobotę jak zwykle cieszyło się wielką popularnością. Setki ludzi przyszło na seans nocny. Jak zwykle zabrakło leżaków. Ostatni wakacyjny seans kina plenerowego odbędzie się wyjątkowo nie na placu Jana Pawła II, ale na terenie ekoparku przy ulicy Skrowaczewskiego. Zmiana miejsca projekcji wynika z faktu, że 29 sierpnia w godzinach wieczornych na placu przed Kościołem Matki Bożej Pocieszenia planowany jest
diecezjalne spotkanie młodych, będące częścią przygotowań do przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Wszystkich sympatyków kina pod chmurką zapraszamy w sobotę o godzinie 21 na Eko Park. Tym razem na dużym ekranie będzie można obejrzeć komediodramat z 2014 roku Nauka spadania. Dziedzińce szkół podstawowych i nie tylko podstawowych w mieście Żardowie i w całym powiecie i całej Polsce jeszcze świecą pustkami. Dzieci jeszcze korzystają z ostatnich chwil beztroski letniego, ciepłego, wakacyjnego nastroju, ale nieuchronnie 1 września tętniąc życiem zaczną funkcjonować wszystkie placówki oświatowe, te, które rozpoczynają rok szkolny, jak co roku zresztą. I nasze dzieci znajdą się znowu w pewnym rygorze, w pewnym uporządkowaniu, które wywołuje funkcjonowanie placówek oświatowych i trzeba bezwzględnie do tego dzieci przygotować, szczególnie te dzieciaki, które do szkół ruszają po raz pierwszy. Powroty z wakacyjnego wypoczynku zorganizowanego i indywidualnego dzieci i młodzieży to także nowe ryzyka i wyzwania dla samej szkoły. No, co tu dużo mówić, może to wstydliwy temat, ale pamiętajmy, że wciąż takie problemy jak wszawica czy jak świerzb funkcjonują w naszej społeczności i stąd jest apel do rodziców, aby na początku roku szkolnego zrobić dokładną weryfikację tego, czy jednak z wakacji, z wypoczynku dzieci nie przywiozły pewnych przypadłości, które wynikają z normalnego kontaktu między rówieśnikami. O tyle jest to istotne, że w momencie, kiedy znajdą się w grupie rówieśniczej tutaj w szkole czy w jakiejś innej placówce szkolno-wychowawczej, no będą stanowić wtedy źródło i możliwość rozszerzenia się tych chorób na inne osoby. I tak dlatego tak ważne są naturalne zachowania, które uczymy dzieci przed rozpoczęciem szkoły, ale także poświęcamy temu uwagę przez całe życie dojrzewanie i chcemy, aby zakrzewiły się one wśród dorosłych. Mam tu przede wszystkim na myśli higienę osobistą, a przede wszystkim mycie rąk, szczególnie przy korzystaniu z toalety, a także higieniczne spożywanie posiłków, w tym również tych drugich śniadań czy innych posiłków przynoszonych do szkoły. Takie warunki oczywiście szkoła na tyle, na ile może zapewnia, natomiast istotną zasadą jest to, aby spożywać ten posiłek w spokoju, samemu, niekoniecznie daj gryza, niekoniecznie częstowanie się wzajemnie różnego rodzaju posiłkami, które zostały przygotowywane w warunkach domowych, ale to także początek pewnego wyzwania dla rodziców, szczególnie tutaj zwracam się do rodziców dzieci, które po raz pierwszy ruszą do murów szkolnych, mianowicie wejdą one w system już funkcjonujący, przecież i na wcześniejszym etapie, obowiązkowych szczepień ochronnych. I tutaj pełna świadomość i potrzeba tego, że dzieci znalazły się w grupie rówieśniczej, gdzie mają kontakt z różnego rodzaju problemami zdrowotnymi swoich rówieśników i innych osób, które wokół nich się znajdują. Stąd szczególną rolę przypisujemy terminowemu, właściwemu i zdroworozsądkowemu szczepieniu ochronnemu. Na pewno wszystkie
wszystkie szczepienia zawarte w kalendarzu obowiązkowym stanowiącym załącznik do programu obowiązkowych szczepień ochronnych w Polsce są bezwzględnie wymagane. O tyle, o ile przed wakacjami mówiłem o tym, że potrzebne są szczepienia w podróży, o tyle teraz szczególną wagę będziemy jako Państwowa Inspekcja Sanitarna przykładać do tego, aby szczepienia obowiązkowe zostały terminowo zrealizowane u wszystkich dzieci, bo jest to póki co najskuteczniejsza metoda udokumentowana na całym świecie ochrony przed chorobami zakaźnymi i szeroko rozpowszechnionymi wśród dzieci, jak również wśród dorosłych. Dlatego życzę Państwu, żebyśmy nie mieli problemów zdrowotnych z naszymi pociechami wtedy, kiedy ruszą do ław szkolnych i aby ten kolejny rok szkolny rozpoczął i zakończył się z uśmiechem na twarzy. Kilka uwag na temat szczepień profilaktycznych. Nowoczesność i tej dziedziny życia medycznego czy profilaktycznego jak najbardziej dotknęła i mamy dostępne na rynku szczepionki wieloważne, składające się z wielu składników, wieloskładnikowe. Oczywiście bardzo wygodne, bo szczególnie dla malutkich dzieci ograniczają liczbę nakłuć i wizyt w gabinetach profilaktyki w poradniach szczepiennych. To ma ich istotną zaletę. Tego typu jednak szczepionki, które nie są wymienione w obowiązkowym programie szczepień ochronnych, ale które mogą skutecznie zastąpić te szczepienia, wymagają każdorazowo konsultacji z lekarzem specjalistą, pediatrą, który w przypadku naszych dzieci zawyrokuje, czy takie czy inne szczepienie połączone ze sobą kilka czynników profilaktycznych w danej szczepionce jest tutaj zalecane i bezpieczne. Drugim elementem, który jest istotny w szczepieniach profilaktycznych, to właściwa kwalifikacja do szczepień ochronnych. Każdorazowo dziecko przed szczepieniem powinien mieć uzupełniony własny wywiad chorobowy przez rodzica dotyczący tego, czy w ostatnim okresie chorowało lub ma jakieś objawy, które można uznać za chorobowe, ale także musi być właściwie zakwalifikowany przez lekarza, który do szczepień profilaktycznych kwalifikuje. Dzieci do szczepień co do zasady powinny być zdrowe. Oczywiście katalog drobnych chorych infekcyjnych czy alergicznych, nawet bez objawów ostrozapalnych, takich jak wysoka gorączka, dreszcze, złe samopoczucie, a więc takich typowych objawów choroby, kiedy szczepienie jest bezwzględnie przeciwwskazane, w pewnych granicach można szczepić dzieci również z różnymi objawami nieżytowymi górnych dróg oddechowych, ale nie gorączkujące. Jednak decyzję w tym zakresie za każdym razem podejmuje lekarz i w odniesieniu do konkretnego dziecka, konkretnego szczepienia oraz konkretnego okresu wynikającego z tego szczepienia. I tutaj decyzja jest bardzo kluczowa. Dla rodzica najistotniejsze jest to, aby dziecko do szczepienia uzyskało czytelną informację, czy jest w tej chwili zdrowe, czy nie jest w okresie leczenia, czy nie przyjmuje jakichś leków na stałe lub w okresie przejściowym, bo tego rodzaju informacje mogą każdorazowo dziecko dyskwalifikować ze szczepienia dla jego własnego bezpieczeństwa. W niedzielę 23 sierpnia w Resursie odbył się koncert pod tytułem Zaczarowana moja gitara. Wystąpił Bogdan Szymańczak, gitara i śpiew, Ryszard Jurkiewicz, instrumenty klawiszowe i akordeon, Eugeniusz Markuciński, akordeon. Gościnnie wystąpili poeci żyrardowskich wieczorów literackich. Sercu jest kompozytor, autor tekstów, także tekstów satyrycznych, piosenkarz, twórca kabaretu Pewniaczek, także członek żyrardowskich wieczorów literackich. Żyrardowski bard Bogdan Szymańczak. Tak.
Julian Szymańczak, proszę Państwa, wystąpi dzisiaj wraz ze swoimi kolegami muzykami żeradowskimi, Ryszardem Jurkiewiczem i Eugeniuszem Markucińskim. Wystąpią oczywiście także uczestniczki żeradowskich spotkań literackich. Proszę Państwa, Bogdan Szymańczak wydał 3 autorskie płyty z własną muzyką i tekstami. W przygotowaniu jest 4. płyta, na której znajdzie się większość utworów, które zabrzmią na dzisiejszym koncercie. Bogdan Szymańczak, proszę Państwa, często koncertuje z Andrzejem Rosiewiczem, który występ Bogdana zapowiada następująco. Przedstawiam Państwu największego żeradowskiego romantyka, jego słowa i muzyka. Białem na świecie, wesoło, cichutko łukałem, mogłem zaśpiewać o smutku, radości. Pobyłem jak zaczarowana, dziewczyny wieści słuchałem, serca drżały i nie ukochałem. Zawieszony przyśpiewałem, a on wciąż się czarował. Zaczarowała moja gitara, swoje serce kiedyś jej oddałem. Przyjaciółka mam dobre i złe, złoty klucz do miłości wsysałem. Zaczarowała moja gitara, wiesz, szatą dźwięków budzi mnie nad ranem. Przyjaciółka mam dobre i złe, jestem dla nich tym jedynym ukochanym. Kiedyś zjawił się ktoś na mojej drodze, jakby otworzył ciemną świat. Zapomniałem o swojej gitarze, przyjaciółce wierny. Miniona niedziela obfitowała w Żyrardowie wydarzeniami sportowymi. Jest to już 6. maraton organizowany przez żyrardowskie WOP wspólnie z Aqua Żyrardów. Pomaga tutaj nam również OSIR. Muszę wymienić Ochotnicze Straże Pożarne z Żyrardowa i z Rawy Mazowieckiej, które nam zabezpieczają pod względem płetwonurkowym te zawody. Te zawody są organizowane przede wszystkim już dla dosyć dobrych pływaków. Natomiast przewidzieliśmy tutaj 5 konkurencji, 5 kategorii wiekowych. To mogą w tym wystartować dzieci do lat 12, następna kategoria to jest do lat 16, kategoria Masters dla pływaków plus 50 i kategoria Open, otwarta na dłuższym dystansie, to jest dystans 2900 metrów, natomiast dla tych najmłodszych jest to dystans 500 metrów. Uczestnictwo w takich zawodach daje przede wszystkim satysfakcję dla pokonania tego dystansu. To jest zupełnie inne pływanie niż pływanie w basenie od ściany do ściany. Tutaj trzeba się do tego specjalnie przygotować, jest inna technika pływania. Głowa musi być podniesiona troszkę wyżej, żeby obserwować namierniki, gdzie należy dokonać nawrotu pływackiego. No i oczywiście uważać na konkurencję, która przyjechała tu po to, żeby wygrywać. Celem tych zawodów jest przede wszystkim promowanie bezpiecznego wypoczynku nad wodami. Ale oprócz tego jest to również mobilizacja tutaj wszystkich sił ratowniczych, wolontariatu, który raz, że pomaga przy takich zawodach, uczy się jak pracować na kąpieliskach. No i muszę powiedzieć, że również jest to taki pokaz tutaj naszej siły i sprawności. Jest dosyć dużo wypoczywających w tej chwili nad zalewem, także będą widzieli, jak takie zawody przebiegają, jak się je realizuje, jak się je zabezpiecza przede wszystkim.
Finał ogólnopolskiego cyklu Żyrardowskiego Towarzystwa Cyklistów Bike Race ściągnął do Żyrardowa 180 uczestników w wieku od 18 do ponad 80 lat. Ja tak od 60 lat. A ja 40 lat. No chęć rywalizacji to poprawia samopoczucie, kondycję. To się tak mówi, ale to w tej chwili to już to jest tak zakorzenione, że po prostu bez jazdy rowerem to nie ma życia. No. No żeby utrzymać formę, no trzeba brać udział w wyścigach, w imprezach. To motywuje po prostu do treningów. Jak jest gorzej, to się człowiek spina i chce, żeby było lepiej. I to takie jest perpetuum mobile. Przeważnie wyścigi są sobota, niedziela, no to co tydzień jest jakiś wyścig, trzeba trochę po Polsce jeździć. Żyrardów jest bardzo dobrym organizatorem, od wielu lat robi imprezy, no i trasa jest poprawiona, jest bardzo dobry asfalt, jest bardzo dobra runda, szybka, także warto tu przyjeżdżać. No po prostu chodzi o sprzęt, żeby się sprzęt nie niszczył, rowery są drogie, koła są drogie, także to jest bardzo ważne. Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów po raz drugi zorganizowało bieg uliczny na trasie 10 km biegnącej przez Międzyborów, Henryszew, Feliksów i Nowe Kozłowice. Trenuję już tak od 8 lat, ale trenowałam głównie biegi na orientację. Dopiero tak w tym roku głównie biegi takie uliczne. W Żyrardowie pierwszy raz. Ja jestem amatorem jeszcze, biegam dopiero pół roku, ale to jest moja grupa biegaczy. To jest cały szef, cały trener, który nas motywuje. I mamy treningi co najmniej 3 razy w tygodniu, więc zobaczymy. Mój pierwszy start w Żyrardowie. To jest bieg dla wszystkich chcących biegać, chcących się ruszać, być zdrowszymi. Na przykład dystans 10 km, jedna pętla, bieg uliczny, wszystko po twardym gruncie biegane. Startują ludzie w wieku od 16 lat, do ograniczeń wiekowych nie ma, jeżeli chodzi o górny pułap. Spod Akwy wystartowało 130 osób, które po ukończeniu rywalizacji dostały pamiątkowe medale za uczestnictwo.